Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs. Złodzieje. Widzowie, tak bardzo czekaliście na ten odcinek, bo już ten mój dzisiejszy gość był i grał w Policja vs. Złodzieje. I moi drodzy, musieliśmy zrobić drugą rundę, bo pierwszy odcinek wam się bardzo spodobał. Przed wami, proszę państwa, Rezigiusz. Dzień dobry, Remek, witam cię serdecznie. Siemaneczko, kurczę, jak włączyliśmy znów gierkę, a nie grałem od tamtego czasu, to tak pozytywna energia mnie znów obrała, że to się w głowie nie mieści. Jaram się totalnie. Świetnie, cieszymy się, że z takim nastawieniem dzisiaj wpadasz to nagrywkę. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli dla was kilka naprawdę fajnych newsów, jak jeszcze ktoś nie słyszał, ale jest jeszcze jeden gość, którego nie przedstawiłem na szczycie tej wieży, czai się tam, on się tak będzie czaił stary cały odcinek za nami, zobacz. Siema. Jest Ospek, dzień dobry. Cześć, cześć, no bo czaję się, już was obserwuję, sprawdzam wasze movementy, żeby nie było tak łatwo. No ja też padłem, no stary, no to chyba jakaś klepa zaraz będzie. Nie, ja jestem łagodny, nie będzie klepa. Nie będzie, będzie pacyfista. Tak, tak mówią zawsze ci, co są najbardziej agresywni. Nie, spokojnie, a potem jest, no, przypał dla nas straszne, także muszę być czujny. Tak jest, może być różnie, widzowie. Oczywiście. Perspektywa policji na kanale Ospana, dlatego serdecznie zapraszam po obejrzeniu naszej perspektywy tutaj, żebyście zobaczyli, jak sobie policjanci radzą. Miejmy nadzieję, że będą się radzić najgorzej na świecie dzisiaj. No i co, Ospek, co ja, co więcej gadać po prostu? No życzę wam powodzenia, policjantom, aczkolwiek... No uważajcie na siebie, no co mogę powiedzieć. No wy również uważajcie, wy również uważajcie, ja nie wiem, wiesz? Dobrze, będę obserwował miasto, także co, opaki, ja symbolicznie spadam, a wy czy uważajcie. A ty ze serio spadasz? Nie masz spadochronu, okej. To jest, proszę państwa, symboliczny upadek policji w dzisiejszym odcinku, aby tak było. A my przenosimy się z Remkiem do naszej dziupli. Wylądowałem w basenie, jestem git. Proszę państwa, Paleto Bay i Remek. To miejsce, gdzie jest nasza kryjówka. Remek wybrał tak. Miejsce bardzo ciekawe, bo mamy tutaj, proszę państwa, no jest bank. I co ty, Remek, myślisz? Bo my tak jeszcze nie zaczynamy, jedziemy północ, do dziupli. Po pierwsze północ. Tak. Jak jedziemy do dziupli, jeszcze nie zaczęliśmy napadu, zaraz zaczniemy. Natomiast po pierwsze północ, bo powiedziałeś, że jeszcze nikt nie rozpoczął na północy. Tak jest. Więc bądźmy pierwszymi. Mamy już pewien pomysł na rozgrywkę, a raczej jej początek. I tym też się możemy chyba pochwalić. Tym pomysłem, co ty na to? Tak, moi drodzy, mamy... Zaczynamy od centrum miasta, zgadza nie? Zgadza się. Paleto, moi drodzy, słynie z jednej miejscówki z fabuły, jest oczywiście bank, no i tak sobie z Remkiem... Po lewej stronie, to jest chyba jeszcze fake sklep, bo mamy dzisiaj, moi drodzy, utrudnienia, fake sklepy się pojawiają, fake blipy, ale bank jest w którejś części miasta, kurczę, ty stary... Ci, czekaj, czyli to jest fake'owe miejsce, tak, to jest w tym miejscu, ale w którym bank jesteś, nie jest oznaczony, ale jest stary napad, okay. Więc trzy dyszki możemy bardzo łatwo zgarnąć, tylko, moi drodzy, ja tyle lat gram w GTA i nie wiem, gdzie jest Paleto to bank, no. A, tutaj po prawej, dobra. Ja mogę nie no wiedzieć. Dobra. O, tu jest. Pamiętam, tak, dobra. Więc tutaj, stary, okay. Trzeba szybką akcję zrobić, wjechać, 30 sekund, no i mamy to. Mamy dziupelkę w bardzo ciekawym miejscu, no bo jest to, moi drodzy, wylotówka z Paleto, czyli sklep tutaj z narzędziami, bardziej mechanik, nie wiem, jak on się nazywa. Garage, mechanik, tak. Nie pamiętam jego nazwy, ale wybraliśmy tą lokację jako startową, czyli Beakers. Beakers? Czy to nam jest napisane? Beakers. Tak, Beakers Garage. Tak, i tutaj będziemy ruszać, moi drodzy państwo. Ja coś muszę powiedzieć. Co? W garażu stoi coś, co rozwaliło mi system, jak zobaczyłem i Kali się tym pochwalił. To ja wyjadę może. I tutaj, nie będę ukrywał, widziałem. No. Widziałem już kilka chwil temu, jak się przygotowywaliśmy do znalezienia miejscówki. Uwaga. I to, co przygotował tutaj, to jest po prostu hit. Yo. Jest to przepiękny Mustang, który oczywiście nawiązuje do całej akcji. Tak jest, 90%, Remek tak mówi, no 90% podobieństwa jest, tak mi się wydaje. Naprawdę, bardzo duże podobieństwa jest, są neony, są poszerzenia, no lotka z tyłu trochę inna. Tak, jeszcze stara lotka. Roleta z tyłu też jest, dźwięk bardzo ładny, no prezentuje się skakuj, kosmicznie. Stary, jest oczywiście nawiązaniem do całej akcji, którą robię, bo Mustang to jest auto, które totalnie się kojarzy ze mną, jeśli chodzi o in real life, to ten samochód ląduje w czyjeś ręce, jest do wygrania. Udział w tej akcji można brać od 13 roku wzwyż, więc można mieć 13 lat i wygrać Mustanga, autentycznie. No cóż mogę powiedzieć więcej, no włożyliśmy w niego kawał serducha i ta sztuka, na którą patrzymy, to jest tak, jak no powiedzieliśmy przed chwilą, jest to bardziej taki smaczek. Tak, tak. Bo prawdziwa sztuka prezentuje się kosmicznie. Na pewno tyle czasu i nie troszeczkę tyle inaczej. Czasu nie zostało włożone w produkcję tego Mustanga, to przecież ty wlazłeś do auta i klikałeś, który spoiler ma być, nie? U nas to wyglądało trochę tak inaczej. Tak jest. Moi drodzy państwo, moi widzowie Team Kaluch, zapraszam serdecznie na stronę losujemymustanga.pl, tak? Tak się strona nazywa. Dokładnie tak. Losujemustanga.pl, tam można kupić e-booka, czyli historię tego samochodu, to, że jechał nim Stig z Top Gearu, to, że jechało nim kilka innych person, Freeze też między innymi. No i ten kawałek historii YouTube'owej i mojej prywatnej wyląduje w czyjeś ręce 1 czerwca na losowaniu. Tak jest. Dokładnie tak. Ale to tyle o losowaniu, Ja chciałbym tylko powiedzieć, widzowie, że to jest okazja, tak jak u mnie na kanale Mustang też urósł w pewnym momencie do miana samochodu legendarnego. No to kurczę, to jest taka okazja, widzowie. Wpadajcie tam. Zarobiście. I kurczę. Bardzo się cieszę. Franklin Clinton. A ty, mój drogi,
Kali, ty też zostaniesz zaproszony za kilka dni do całej akcji, która będzie miała miejsce 1 czerwca, więc mam nadzieję, że zobaczymy się no tam kurczę, na żywo. Ja wpadam, stary. Jeszcze w nim nie siedziałem. Muszę zanim go oddać widzowi, to ja bym chciał sobie usiąść w nim, więc widzowie... Ja... Mam nadzieję, że będzie ja okazja. Ja się postaram się pojawić, oczywiście na losowaniu, no i co? Bierzcie udział naprawdę, bo warto i tak jak mówię, Franklin Clinton jeździł, Rez jeździł, Fritz jeździł, Kaluch siedział, wpadaj na losujemy Mustanga.pl. A... Dokładnie tak. Ja cię tylko... Ale powiem ci, nawet jeździ się nim podobnie, co jest, stary. Jakie ty kręcisz wody? Nawet jeździ się podobnie tym autem. No, upala. Ej, w ogóle to jest też śmieszne, no. Ale jeśli chodzi o umiejętności za kierownicą, te prawdziwe w prawdziwym życiu, one się tak u mnie wiążą z tym, co w grach przeżyłem, że to się w głowie no nie No właśnie, mieści. Nigdy nie miałem okazji tak podriftować samochodem i jestem ciekaw, czy też by coś mi to dało, kurczę. Doświadczenie z gier. Zapamiętam i kiedyś to trzeba będzie zmienić, stary. No kurczę, czekam na zapro jakieś fajne, widzę. Kiedyś to trzeba będzie zmienić. Plan jest taki, że rozpoczynamy od lokacji centralnej części miasta, czyli Paleto tak? Bay. Tam ładujemy się w bank, by go przejąć i zgarnąć 30 kapci i rozdzielamy się w dwie zupełnie inne strony. Kali pojedzie południowym zachodem, a ja południowym wschodem, czyli autostradą. Prawą stroną i lewą stroną. No. Ja prawa, Kali lewa. Tak jest. Zgadza się? Zgadza się, wszystko się zgadza. Widzowie, my gotowi, wpisuję komendę i ruszamy. Stary, zobacz co chłopaki zrobili, popatrz. Prawie, że 1:1, lukaj to. Jest ruleta, jest spoiler, troszeczkę inny spoiler, no bez czarnego pasa, okej. Ale są neony, dokładki, poszerzenia, stary. Mega grubo zrobili, nie? Gdzie jest rejestracja Rezi? Nie ma? Musi być. Nie ma rejestracji Rezi. Chyba, że z tyłu, czekaj. Jest! No co jest? Moi drodzy państwo, jesteśmy gotowi, dlatego ja wpisuję komendę, Remek też już gotowy, nie, żółty dym spod opon. 5, 4, 3, 2, 1. Słuchaj, ale musimy naprawdę szybko zadziałać teraz. Stary, co zrobił? Słuchaj, chcesz robić napad, robić i zwiat? Czy razem wchodzimy do środka? Dobra, no wychodzę razem z tobą. Uwaga, 3, 4. Dobra, 20. Tak leci? Tak, 3, 2, 1, mamy dobra, to. Dobra, policji nie ma, jest czysto. 30 tysięcy, stary, nice. Dobra, Kali, o kurde, miałem po drodze napad możliwy, nie wiem czy odpalę. O, o tak, tam rób napad, widzowie, Remek jest w miejscu, w którym kończymy zawsze serię przez całą mapę. Stary, ja jestem w miejscu, w którym nie wiem czy wyjadę Mustangiem. No słuchaj, sam chciałeś. Okej, wyjechałem. To jest starterowe auto, nie, jak je podniesiesz, no to... przynajmniej moją sztukę w realu, to przez teren też przejedziesz. O, napadam, dobrze. 8 sekund. Ja wiesz. Niczy, ale się zlecam zaraz tam. Napad gotowy. Dobra, uciekaj. 10 tysięcy. Aaa, policja! To pogadaj. Chyba, że... Dobrze, przepraszam, już wychodzę, proszę pana. Powiedz, że ktoś zrobił napad. Już wyszedłem. Że ktoś tam ukradł coś teraz. Nie. Proszę panów, ktoś tam ukradł coś, panowie. No, widziałem, że ktoś buszował pod sklepem. Że wybiegł za sklep. Wybiegł za sklep ten ktoś. Za sklep. Zgadza się. Rozmawiamy z nim. No to panowie, szybko! Za sklep! Stary, mam tutaj trzy wozy zablokowali mnie totalnie. O nie. Gdzieś pobiegł za sklep najprawdopodobniej. Może w góry nawet. I powiedz, że ci obrysował samochód gwoździem jeszcze. I żeby go łapali. I pan spojrzy, jak mi auto uszkodził. Kurczę, a jak wyglądał? Dredy miał na pewno. Ja jestem łysy, więc to się nie klei, to, ale ten ktoś miał dredy. Proszę pana, pójdźmy kupić wodę i jeszcze mam kilka. No dobrze, dziękujemy w sumie za informację, no. Widzowie, ścinam, jadę tutaj na lewą autostradę. Ja jestem przyzwoity chłopak, na YouTubie rozpoznawalny, widzi pan no, auto też, no tu transparentny jestem facet, jak jest tak, jak mówię, tak jest, no. A skąd pan zarobił na taki samochód? No to z YouTuba wszystko z YouTuba, ale jest do wygrania, może pan też wziął w akcji, bardzo polecam. Naprawdę? Mogę to wygrać? No naprawdę, wszystko legalne, proszę pana, więc gdzie ja tam jakieś napady, no. Pan by spojrzał, gdybym na napadach tak zarabiał, to by mnie już tutaj dawno nie było, nie? Widzowie, ja się przedzieram przez góry, jak słucham tego, to nie mogę się skupić sam. Dziękuję panom bardzo, no trzymam kciuki w poszukiwaniach, tak jak mówiłem, no cały ubrany na ciemno, dredy, no nie fajny typ, źle mu wyglądało z oczu. Nie wiem jak ich przekonałem, ale... Dobra, moi drodzy, to jest, że tak powiem, początek nagrywki i ja myślę, że oni tak tutaj troszeczkę przymknęli oko. Nie, jestem takim idiotą, stary, w górach się rozbiłem samochodem, no i będę musiał z buta naprawdę? Iść. O Boże, święty, o Boże, jedzie za mną radiowóz.
Jedzie za mną radiowo, stary. Ja pierniczę. Ja mam 4 pojazdy miałem w okolicy. Jeszcze nie kradnę powiedział wozu, bo boję się, że gdzieś patrzą. Widzowie, a pan montażysta zbliżył i jak robił taki ruch. O, cyk, czyli uderzał, gadał przez radio z kimś. Cholera, tak? zgłosił mnie. No, mnie też gadali, u mnie też gadali. Odpowiadali na jakieś pytania. No. Jesteś w głównym mieście, czy jestem pod jeziorem? Jestem w głównym mieście, stary. Okej, ja staram się, ja zmieniłem sobie furkę. Widzowie, widział mnie Wander, wiem, że to jest Wander. To jest gość, który ma na swoim kanale serię z policji, więc moi drodzy, gorzej trafić nie mogłem, no. Dobra, widzowie, jestem pod sklepem. W sytuacji, w której mnie skillują, to co wtedy się dzieje? Wtedy jest też kaucja, to jest traktowane jako przejęcie przez policję, nie? Jeśli mnie postrzelą. Tak. No centralnie. Dobrze. Witam, przepraszam. Jakaś kobiecina. Jaka kobiecina? O czym pan mówi? Halo, jest panna podejrzana, kurczę, ucieczkę, kradzież. Tak. Co? Ja jestem podejrzana? Tak. Ja jestem podejrzana? Niemożliwe. Jak ja mężowi przyjechałam kupić orężadę. Chwileczkę, kolega porozmawia. O nie, stary. Stary, dwóch. No, naprawdę? Prowadzimy z nią dialog. Ja w tym momencie napad robię w takim razie. Wedle opisu Wandera, co nam uciekała? Jaka kobieta wedle opisu Wandera? I miała broń. Dostaliśmy pani opis. Stary, o przypał. Dobra, robię napad. Dobra, stary, ja ich zagaduję. Panie drogi mój kolego, przepraszam, o co chodzi? A pan przystojny. Co? Pani nie zimno w stopy? No właśnie, zimno mi troszkę. Ale ma pani Jakuba dużego. Stary, zrobiłem napad. Mogę polizać? Jest done. Okej, go. To ja sobie pojadę, dobrze, do domu, do widzenia. Nie, ale konfiskujemy auto. Jakie? Zimówki, letnie, okej. Sprawdzamy. Dobrze, sprawdzałem mi samochód, stary. To ja pójdę sobie kupić, prawda, coś do picia. Ale pierwszej pomocy. Tak, proszę sobie kupić. Teraz mamy 40 tysięcy łącznie. 50, przepraszam. Dobrze, Renek, dobrze, tylko ja mam tutaj, przypomnę, chcę ci zepsuć teraz, bo... Nie, teraz spokojnie działa, ja już sobie jadę, stary, napad zrobiony, jestem już daleko od miejsca. Świetnie. Czyli co, ten samochód już mogę używać, tak? Przystojniaki? Ale trójkąta nie ma. Gdzie jest trójkąt? Trójkąt? Ale że... Tak. Jaki trójkąt? Ostrzegawczy, okej. Okay. Co pan ma w głowie? No, nie mam trójkąta niestety. Dobrze, może pani jechać. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia, panowie. Proszę ostrożnie. Dobrze, jak zawsze. Świry na drodze. Stary, zrobione. W ogóle żadnego wozu nawet nie minąłem po tym napadzie. Spotykamy się, stary, przy tych trzech punktach, przy tych trzech... Tak, tam się kieruje, no. Dobra, to ja tu będę czekał na ciebie, zjadę gdzieś tak, żeby mnie nikt nie widział. Słuchaj, nad nami jest sklep, więc mogę ci go zostawić, tylko musisz potem uciekać... Poczekaj, jeszcze 2 kolejne punkty, nie? No, to ja pojadę do kolejnych. Skoordynujemy w tym samym... W tej samej sekundzie zrobimy napad. Wiesz, o co chodzi? Dobra, no to ja będę uciekał tą plażą, tym pick-upem, a ty ze względu na to, że masz motor... Kurczę, to nie jest cross, bo ty masz tam góry. Policja przyjechała. Policja. Okej. Okay. Nic nowego nie zrobiliśmy. No nic nie, no tak, no. Ale już wiedzą, skąd będziemy uciekali. Już gadają na radiu, ale oni są dziś w formie, co jest? Ja pierdykam. Nie, no jedziemy stąd. Trzeba w ogóle nowy plan zrobić. Ja pierniczę, no to... Ale zjazdy po plaży mogą się przyczepić. Tak, jadą tam, no. Ale followują mnie chyba. Tak, no followują mnie, oczywiście, że ale tak. Ale mnie odpuścili, więc... Dzień dobry. Halo, słucham panów. Ojejku. Dobra, ja robię napad. Przepraszam, z kieszeni mi wypadła, mam pozwolenia wszystkie na broń. Wszystkie pozwolenia mam, no jesteśmy w Ameryce, panowie, no jestem wolnym człowiekiem. A co to za jakaś jazda taka, no pamiętasz, się pan śpieszył? Nie wie pan, co źle zaparkowałem, bo się wystraszyłem i jakiś chuligan mi rozbił szybę, widzi pan tutaj, po stronie pasażera. Okej, 4, 3. Stary, zgłosili mnie, zgłaszają mnie. Dobra, ja zrobiłem napad, więc kolejna dyszka wpadła i od razu uciekam. Tak jak mówiłem, ja jestem tutaj po prostu przejazdem, chciałem sobie zaparkować, przejść na plażę. Zaraz wszystko wytłumaczymy, spokojnie. Okay, stary, procedury normalnie odpalili. O nie. A mam ci jakoś pomóc? Mogę przyjechać i cię zgarnąć na przykład. A co, myślisz, że uciekać przed nimi? Możemy... zagadaj ich, ja przyjadę po ciebie. Okej. Okay. Panowie, bo śpieszy mi się, tak jak mówiłem, jestem umówiony na spacer z dziewczyną. Chciałbym naprawdę już iść. Jeśli moglibyśmy tę procedurę szybko dokończyć, byłoby super. Dobra, puśćmy go. Dobra, dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Miłego wieczoru. Stary, postaw nie mieli, no. Dobra, zaparkuję to auto tak jak trzeba. Okej, okay, no to misja ratunkowa w takim razie odroczona. Ale możesz jechać, nie? W moim kierunku. Dobra, i tak przyjadę. Zmieniam auto, bo oni to już zgłosili na pewno. Jak oni mnie w ogóle, stary, zestalkowali? Ja nie wiem. Ja mam ogon, jadę w twoim kierunku z ogonem, stary. 19 minut. Ja myślę, że musimy się zestalkować teraz i... Koniecznie. No okay. jadę w kierunku Santa Monica Pier. Tego... Okej, okay, to zobaczysz mowa, zaraz, nie? Przejeżdżający motocykl bez świateł. Dobra. I za nim mnóstwo policji. To ja. To łatwo cię chyba zidentyfikuję, skoro... Próbował mnie zatrzymać, zramować mnie chciał typ. Ja pierniczę. Kuźwa, policja, czekaj, policja. Tak, zatrzymuję się. No będę głupa grał dalej, bo nie wiem, co za procedurę do policji. Tak. Graj głupa, ja już robię napad. Stary, ja nie wiem, czy się słuchać, ja chyba i będę gubił, stary. Dobra. Nie, no, stary, jadę, pierdzielę to. Dobra, ja widzę, że mnóstwo tutaj policji kręci. Co jest?
Jezu, blokują mnie! Get out of here! O, widzę cię! Jestem stary zaraz za ogrodzeniem tutaj. Stary. Ja stąd zwijam, nie? Ja stąd zwijam. Nie, nie poddaję się. Zlurowałeś całą miejską policję. Ja mam teraz, moi drodzy, idealny czas. Stary, jak oni teraz się zdezorientują, bo ja robię napad obok. Okej, rób. Ja robię napad. 10, 9. Ja nie wiem, czy ich tą furą zgubię. O Jezu, jak jadą za mną. Kurzeni są totalnie. 4, 3, 2, 1, 10 koła. Stary, idealnie to wyczyściłeś. Jesteś dzisiaj czyścicielem po prostu policji. Gniecie mi w furę totalnie. Stary, nie, wiesz... no mają mnie. Stary, mają mnie. Nie, jestem nie gadaj. Do góry nogami, zblokowany, jest amen. Nie gadaj, dobra. Stace, mają mnie. Czekaj, zrobię ci napad na bank poza miastem. Stary, porobili mnie kompletnie. O, lipka, mają cię. No dobra, muszę cię wykupić. No naprawdę dobry będę wieczór. Stary, 3 dychy w dupę. Spokojnie, spokojnie, jak właśnie dlatego zblokowali. Mamy teraz 7 dych. Jadę teraz stary szybko zrobić bank. Wtedy będzie 100 koła, ale wrócimy do stanu 7 dych. No tak, wrócimy do stanu 7 dych. Jeszcze i będzie szansa. Musimy się zestakować, koniecznie. Tak, i na koniec musimy coś przywalić grubego, żebyśmy zdążyli wygrać, nie? Żebyś wskoczył na pierwsze miejsce. Dobra. 15 minut, widzowie, czas już nie działa na naszym procedura korzyść. Jest, stary, tu już o, nawalają koniec. Grubo. Dobry wieczór panom. Ja miły jestem. Może i zrobiłem kilka rzeczy w życiu źle, ale jestem przynajmniej miły, dobry wieczór. Powiedz im, że kaucja będzie wpłacana, że kolega jedzie i jest już w mieście. Ja bym panu chciał tylko powiedzieć, no troszeczkę się nawywijało, ale ja chcę się z panami dogadać, kaucję zapłacimy, ja nie chcę stwarzać problemów, tutaj jestem dobrym człowiekiem. Jestem już przy banku, graj na czas, graj na czas. Z miłą się dogadam, proszę pana, no jeśli moglibyśmy tutaj się dogadać z tą kaucją szybciutko i sprawnie, bo zależy nam na czasie, bo na wakacje z rodziną miałem lecieć właśnie. No, 30 000 dolarów, tyle wynosi kaucja. Nie ma problemu, zapłacimy kaucję. Chcielibyśmy tylko, żeby procedura jak najszybciej się skończyła. Na jaki komisariat mam przyjechać, zapytaj się. Okay. Mission Road. Tak, teraz właśnie powiedział Mission Road. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie musi się pan stresować, ja będę się tu słuchał, wszystko zrobimy jak należy. A powiedz, że ten, że kolega jest, ale na innym komisariacie w mieście. A kolega jest na innym komisariacie w mieście, on tam puści przelew jakoś. Będzie się wszystko zgadzało. Dobrze, zapytaj, czy konieczny jest dojazd do Mission. Proszę mi przekazać, że przelew będzie możliwy za 2 minutki. Ja powiem przelew tego, możliwy okay? Będzie za 2 minutki. Dobrze, dziękuję panie Włazo. Za 2 minutki będzie dostępny przelew, możliwy. Dobra, ja już jestem przy banku i zaraz cię zapyta, dlaczego pański kolega robi napad na bank, to też graj głupa. Czekaj, jest alert. Okej, widzowie, Boże święty, żeby to się udało. Dobra. Proszę, nie chcę z rynkowi zepsuć. Nie chcę mu tego zepsuć. 30 sekund muszę tu przesiedzieć. Paranoja. Weź go. Dobra. Na komisariat, wyjmij go i na komisariat go zanieś. Czyli co, możemy już panie Władzo wpłacać? Tak, dosłownie za 30 sekund. 30 sekund, będzie wpłacane. Mhm. 30 sekund mówią, że możemy wpłacać. Dobra, wypuszczamy cię i trochę. Dziękuję panu bardzo. Nie, ktoś przyjechał. Nie gadaj. Ktoś przyjechał. Okej, wypuszczają mnie już powoli. Dobra. Tak, jestem na zewnątrz, dziękuję panie Władzo. Ale jeszcze rączki, o dziękuję bardzo. Smoka rzucam. LSPD. Jest gitara. Jakie LSPD, człowieku? Co? Mam minutę. Halo. Dziękuję bardzo, przelew za chwileczkę będzie dokonany. Albo już został dokonany nawet. Smokuję, dobra, tak, ja muszę przyjechać do ciebie, stary. Okej. Bo inaczej będzie koniec. Puszczają mnie, tak? Puszczają mnie. Dobra. Bo już poszedł przelew na kaucję i normalnie już lecę, stary, z buta. Lecę z buta gdziekolwiek, jakiekolwiek auto, stary, które muszę znaleźć i cisnę. Ale oni ten czas będą strasznie liczyć i to jak, kurde, to auto, jakiekolwiek auto. Panowie, nie róbcie mi krzywdy. Proszę odsunąć się, bo będziemy strzelać. Dobra, kradnę auto. Stary, złapali się. Złapali cię? Będziemy w sensie jestem w... Nie. Jestem stary w tym. Jestem w banku i jestem otoczony. Ja pierdzielę, a zapłaciłeś tą kaucję w końcu? Czy żeśmy zrobili chciula policjanta? No zrobiliśmy ich chciula, nikt nie zapłacił kaucji, stary. Naprawdę? No. Ej, stary, to nie wiem, czy to jest uczciwe w takim razie, czy co? No nie wiem, zobaczymy, pewnie mnie zaraz złapie, więc za mnie będą musieli zapłacić. Ale to chyba musimy założyć, że tych 30 tysięcy nie mamy. Czy zakładamy, że je mamy i gramy dalej? Proszę pani, proszę. Jak robimy teraz? Decyduj. Czekaj, że za flesza starał się wydostać. Strzelajcie, no nie, mają autoryzację na strzały! Najgorzej! Dobra, widzowie, strzelanina. Cholera, stary, robię co mogę. To ja szybko napad jakiś robię w takim razie. No to dalej robimy, dalej działamy ten. Na dwa fronty. Dobra, ja postaram się, widzowie, jakoś taktycznie, smokami. Ucieknę im przez te smoki. Muszę im uciec przez smoki. Stary, trzymam kciuki za ciebie. Nawalę ich tyle, że zlaguje serwer. To jest mój cel. Okej, jestem na lotnisku. Widzę. Przeżyj, Kali, błagam cię!
Jestem dalej we fleka, dlaczego? Okej, okay. Okej. Okay. Dobra, bronię się, widzowie. Ja pierniczę, takiej akcji to jeszcze nie miałem. Nie, czy ja sobie sam flesze pod nogi wrzuciłem teraz? Sami tutaj mnie ładują tu tym flaszem, stary, ogłuchnę zaraz. Uciekaj. Nie mam jak, człowieku, nie mam jak teraz. Ja robię zaraz napad. Nie masz jak uciec? Co już cię ładują normalnie? Tak. Nie no, nie gadaj, czyli jednak pójdzie kaucja? Nie wiem, jeszcze walczę. Widzowie. Walcz, tu już musisz stary cięgą kończyć. Przerwasz ten napad i się poddać, co? Już na pełnej musimy lecieć. Proszę panią, porozmawiajmy. Słyszysz? Chyba czas cię poddać. Możesz włożyć te granaty i zacząć uciekać. Jak nie wyjdziesz do minuty, zaczynamy rzucać flecie. Działaj, ten się nie poddawa, ja już robię napad zaraz. Wow, spokojnie! Jezu. O kurde, dorzucił mi flesza znów! Przepraszam, Remek, że ja się... Znowu dostałem na twarz, to jest nieprawdopodobne, co, jak oni mnie tu maltretują, to są tortury. Ja napadam. Zabijają mnie. Ale co, zabili cię? 10 tysięcy mam. Zakuli mnie. O nie, czyli jednak kaucja będzie musiała pójść. Poddaję się, tak, komisarz Sandy, no, mój kolega już... jednego, szukaj drugiego. A czy oni przypadkiem się nie domyślają, że ja po ciebie, no oczywiście, tak, że się domyślają. Muszą się domyślać, że rozegrali to koncertowo. My tam będziemy mieli stare, całe wojsko świata na miejscu. Ale będziemy mieli minuty na odjazd jeszcze, nie? Dobrze, ja chciałabym, mój mąż przyjedzie, zapłaci kaucję. No, kaucję, tak? Tak. Dobrze. Okej, zrobili w bambuko! Nice. O, stary, ale ich zrobiłem! Oni to ogarnęli w miarę, okej. Oni to ogarnęli w miarę, jeden, ale jednego zrobiłem bambuko. Trzymaj kciuki za moje... Git, przejechałem! Jedź, drewnistrzu, Remek, ufam tobie, proszę cię, ratuj mnie z opresji. O, stary! Panie władzo, bo przyjedzie tu mój partner, tak, życiowy zaraz. No, mąż mój. No, mąż mój. No i prosiłabym, żeby pan poluzował te kajdanki, bo mnie bardzo dłonie bolą, no. Zapłaci te 30 tysięcy, tak, dolarów. No to poluzuję. Mam nadzieję, że mam, stary. Dobrze. Zapłaci. No to podjeżdża i zapłaci. Mówi, no to niech podjedzie i zapłaci, stary, musisz. 5 minut. Tak, kurde, tak. Nie, no już są 4 fury, co jest? Ja i domykać mnie chcą. Ja pierniczę, jak on to nazwał w ogóle? Myśmy chcieli rekord bić, tak? Jeśli chodzi o kasę. No nieźle będzie zaraz. Okej, czekaj, bo mnie tutaj robią. 4 minuty. O Jezu! No robią mnie totalnie, stary. Shit. O Boże święty! Proszę mnie odkuć, no, bo nie wytrzymię. Nic nie widzę, nie mogę nawet mapy sobie rozwinąć. Ja pierdzielę, stary, to jest dramat. Panie Tarkowski, proszę mnie odkuć, to jest rozkaz. Kim pan jest? O! Ale gniotą mi auto, stary, z każdej strony, kuźwa. Ja mogę zabić policjanta i przyjechać i pomóc. Ja jestem tak sponiewierany przez... O Jezus Dojedziesz, Maria! Czy nie? Dojedziesz? No staram się, ale auto już mi nie jedzie za bardzo. O Boż. Stary, nie, jest klapa. Jest klapa, Ratować cię, mogę zabić policjanta. Pieszo zasuwam, stary. O nie, stary. I nie wyciągam broni, bo jak wyciągnę broń, to jestem totalnie zgon. No bo oni mnie, stary, nie, no oni mnie zabiłem tak zrobią. Zabiłem bandera, dobra, zabiłem policjanta. Spadam, jadę po ciebie. Ale ja nie strzelam cały czas specjalnie. Ała, dostałem, ała, Tejza. Nie, stary. Nie. O cholera. Stary, koniec, klapa. Nie, jadę po ciebie, spokojnie. Radiowozem. Stary, leżę i kwiczę. A, leżysz? Albo powiedz, że chcemy zapłacić kaucję tam, w tym miejscu. Bez zawożenia komisariat, bo zależy nam na czasie. Powiedz im to, ja już jadę po ciebie. Panie władzo, ale ja spokojny przecież jestem. Proszę nie używać siły, bardzo proszę, no. Bardzo spokojny jestem. Ja chciałbym porozmawiać. Oczywiście, wejdę do samochodu. Który samochód? Ten czerwony? Nie, graj na czas teraz, proszę. Gram na czas. Dlaczego panowie strzelali do helikoptera, który nad nami był? To był oszust? Jesteś tu czy nie? Czekaj, bo ja stoję jak głupek i nie gadam. To jesteś ty tym wozem policyjnym? Tak, wsiadaj do mnie. To jesteś ty tym wozem? Tak, wsiadaj do mnie. Dobra, idę do ciebie. Dawaj. Ała! Nie! Naprawdę? Jasny gwint! Cholera! Stary! Czekaj, Remek, uciekaj! Ja mam uciekać, czy mam dawaj, do mnie do auta. Tutaj, z tej strony. Skakuj! Wchodzę! Szybko! Dobra! Dobra! Przepraszam, panie komisarzu, nie chciałem kłamać! Teraz mogą już strzelać, stary, minutę mamy. Już chyba nie zrobimy żadnego napadu, ale mamy siano. Czyli my musimy teraz dojechać do kryjówki. O mój Boże, tak jest. O, 10 sekund. To już nic nie zrobimy. Okej, no dobra. Chyba, że... Wskoczyć? Przejmij ten samochód. Nie zdążę, cholera! Jezu! Nie, no 3 sekundy. Chciałem jeszcze tu do sklepu wejść. Dobra, nie do zrobienia. Skakuj w takim razie do przodu. Co, Wranglera? Wranglera, dobra, Wranglera, come on. Nie, obok jest taki offroad. Okej. Tutaj. Czas.
do dziupli. Ale to się nie zapisało na banki, spokojnie, nie, to jest na ekranie widzowie widzą tyle, ile było. Dwa banki zrobiliśmy, bo mnie się finalnie widzowie udało zrobić ten bank, tylko zostałem zaflaszowany. No tak, no bo ja byłem tam więcej niż 30 sekund, nie? No tylko złupiłeś, tak? Złupiłem. I tam cię przejęli? No, teorii to ile tak. Ile tej kacy mamy? Teorii tak, ale żeby było fair widzowie w stosunku do, wydaje mi się, reszty gości, to ja bym jedną kalcę zapłacił, stary, albo za ciebie, albo za mnie, więc musimy no, chyba im to oddać. No, to już było trochę krzywe, to prawda. Symboliczne te 30 oni mi tak odpuszczali, koła. Chłopie, że to jest hit. Centrala policji, dozwoliłem się. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja mam... O kurde. Ja mam taką sprawę, bo proszę pana, zagraliśmy... Gdybyście chcieli dogadać. Tak, zagraliśmy troszeczkę nie fair w stosunku do, okay. Do naszych tutaj szanownych panów policjantów. To panowie nie sprawdzili, czy weszła kaucja za mnie. Tak, przelewy bo niestety nie działają. Ona nie przyszła. No właśnie. No i chcemy się, że tak powiem, iść na ugodę, tylko musielibyśmy wybrać lokację, w której spotkamy się i przekażemy pieniądze za kaucję. Co pan na to? To jest nasza propozycja. No dobra, i topór wojenny zakopujemy. A potem jedziemy do domu. Do domu? Jeśli wie pan, o co mi chodi. Oferta. No dobra, ale jakie miejsce chcecie wskazać w takim razie? Możemy się umówić pod bazą wojskową. Mamy dość blisko. Baza wojskowa, dobra, to słuchajcie. To spotkajmy się pod tą bazą wojskową, ale jesteście wtedy we dwójkę, tak? Ja się mam zjawić sam czy z kim? Tak. My byśmy chcieli tylko liczyć na pana uczciwość. My też uczciwi jesteśmy, dlatego dzwonimy do pana. Tak, będzie to wymiana na moście do bazy wojskowej. Mój tutaj szanowny kolega pójdzie z walizką pieniędzy. Pan pójdzie ją odebrać. Potem wraca do samochodu i się rozjeżdżamy w dwie strony. Mam być sam, tak? Najlepiej bardzo jak prosimy, bardzo prosimy. I proszę nie obstawiać snajperów na górach, będziemy ich widzieli. No, chcemy się dogadać, proszę pana, no chcemy być tutaj fair. No dobra, nie będę nic obstawiał, aczkolwiek nie podoba mi się to, że mnie oszukaliście. Ja cię wypuszczam was z komisariatu, kurde. Ale wie pan co, no czy ma pan możliwość wyboru w ogóle jakąś? Tutaj my tutaj sami dzwonimy dobrowolnie, proszę pana. My chcemy po prostu ten topór wojenny zakopać. Ja będę się pod bazą wojskową za minutkę. Dosłownie za tyle. A, czyli przyjmuje pan ofertę... przyjmuję. Trade offer? Zakopania toporu wojennego, tak? Czekajcie, wy chcecie mnie w coś ugrać, kurde. Zapewni jesteście. Nie, przyjadę się z wami spotkać, pogadamy na miejscu. Dobrze. Do usłyszenia. Wyrzuciłem go z kanału. Jaka jest taktyka teraz? Ja to jest co my chcemy w ogóle zrobić? Nie my wiem. Chcemy im musimy oddać przekazać... kasę, tak, no bo to koła. Będzie uczciwe wtedy. Tak. Ale musimy stąd potem uciec, stary. Więc my jesteśmy w ogóle teraz w dupie na tym miejscu, bo stoimy na środku mostu. Jeśli on nas oszuka, to stary, my jesteśmy zblokowani i jesteśmy po prostu złapani. Słuchaj, mamy bazę wojskową za sobą. Jak tam uda no to nam ustaw się... ustaw auto chociaż, czekaj, ustawię auto w drugą stronę, bo on wjedzie tam od głównej drogi, nie? Tak, chociaż mam nadzieję, że on nie wjechał właśnie od drugiej strony. O, lipka. Co ty za... Co ty się rozciągasz się? Kali, co jest? Co ty robisz? Próbuję się wychillować, stary. Gdzie oni są? Coś nie. Gdzieś słyszę. Jadą. Jedzie coś z tyłu. Tak. Dobra, poczekaj, spokojnie. Za yoga. Ej, miał być sam, jest we dwójkę są. On jeden z tyłu, fuck. Okej. Okay. Zblokowali nam możliwość wjazdu do kurde bazy wojskowej. Kurde, no. Dobra. Będziemy cofać ewentualnie. Stary, on się zbliża, on się zbliża. Jaki przestań się rozciągać, stary, no skup się. Jaki plan? Nie wiem, no dajmy mu tą kasę i spierdzielajmy. Okay. Dogadajmy się z nim. Tak. Chodźmy w jego kierunku. Ale nie, stój, niech on podejdzie tu, stary. Dobra, niech on jesteśmy okay, bliżej auta wtedy. Musimy mieć dostęp do auta, no. Dzień dobry. Chyba, że on się zatrzyma na środku mostu. Nie gadaj jeszcze do niego. Niech podbije na sam, wiesz, pod sam samochód. Dobra. O, shit. Ej, stary, stresuję się jak cholera. Jakby co, ty jesteś kierowcą? Jestem. Cześć, dzień dobry. No chcieliśmy być fair i uważamy, że oferta jest, no, jak najbardziej ewentualnie przyswajalna z pana strony, no bo moglibyśmy nie oddać pieniędzy, mieć większy łup, ale chcielibyśmy z panem się dogadać tutaj w ramach wsparcia policji. To nie musi być oficjalna transakcja, wie pan, o czym mówię. I te 30 tysięcy panu byśmy w tym momencie wręczyli. Z prawej strony policja tam stoi. Wręczcie mi te pieniądze. No dobrze. Przekazujemy 30 koła. Proszę bardzo. Czy rzeczywiście w tej walizce jest tyle pieniędzy? No myślę, że może nam pan ufać. No sami zadzwoniliśmy, się zgłosiliśmy. Znaczy płacimy kaucję, którą powinniśmy zapłacić, a której nie zapłaciliśmy. Dobra. Więc uznajmy to, że to jest na poczet pana wygodnej kieszeni. No dobrze, czyli to mamy za sobą. Pieniądze są... że tak powiem, uregulowane. Zdeponowane, razie, tak. Stary, synchronizujemy. Co teraz żądacie w takim razie? Skoro zachowaliście się fair, no chcielibyśmy topór wojenny zakopać. Stary, odliczam od pięciu. Bezpieczny powrót, dobra. Tak? Dobra. Chociaż czekaj, mówię bezpieczny. Dokładnie tak, dokładnie na to liczymy. Przynajmniej na takie momenty, tylko muszę tu z partnerką się dogadać, pan pozwoli. O nie, przyjechał kolejny. Co przyjechało tu? Nie, no takiej umowy nie było. No nie, no tak się nie umawialiśmy.
Proszę. Dobra, stary, stań sobie z drugiej strony samochodu. Na 5 sekund wsiadamy i odjeżdżamy. Jeszcze raz, dobra. Przepraszam. Nic. Dobra, 5, 4, odwołać 3, tego parszywca. 2, zwalniam 1, go. Dziękujemy za kooperację. Do widzenia, panu życzymy. 30 sekund macie. A, dał nam 30 sekund. 30? Okej, stary, to ciśnij. Dzielę, ale to nie jedzie. Ptak, biedny. Offroadem, offroadem w takim razie, stary, offroadem. Tu stój coś, czekaj, offroadem. Jest już wozy jakieś, stary, tam czekały w rowach. Cholera, ale wiesz, że oni teraz mogą wszystko, mogą strzelać, mogą po prostu robić najgorsze rzeczy. Wiem, dlatego ja bym leciał offroad, zmienił pojazd i nie kierował się potem do bazy. Nie ma czasu chyba na zmianę pojazdu, czekaj, jakbym wjechał faktycznie w tutaj. Nie, no te bagna, nie, tam się utopimy na amen, stary. Stary, jak się władować w bagno, to wspólnie. Ale kurczę. Czekaj, trzymaj kciuki, żebyśmy teraz przed nie, no nie przejedziesz tego, stary! Przejechałeś! Jest, dobra, nice. Ja pierdzielę! O stary! Dobra, czekaj. Ja myślałem, że tamtędy auto nie przejedzie. I teraz ja mam tutaj myk. Ja już to kiedyś robiłem. O nie, jedzie za nami, kurczę, ten. Jedzie, no. Mam strzelać czy nie? Strzelam, nie. Tak? No, na razie nie. Okej, okay, jeszcze nie strzelam. Bo nam przebije opony. Poczekam na słowo i go. Tu jest myk, stary, żeby wskoczyć na autostradę. Ty wiesz, że motocykl nie przejedzie takiej wody? Moglibyśmy znów wodę przejechać. Poczekaj, mam lepszy pomysł. Bo motocykl chyba wody nie zrobi. O stary! Ale on też to zrobi. Tak, ale... zrobił to! A doleci? Nie doleci! Nie doleciał! Dobra. Nie doleciał! O stary! Ale wykrowany ja, pierdzielę! Mówiłem, stary, że to jest... No to nie jest wbrew pozorom łatwy skok, koniec! To NPC czy co? Tak! Nie! To nie NPC! Cholera, strzelam! Nieoznakowany! O, czy nie strzelam? Nie wiem. Jeszcze nie strzelam, jest daleko. Jesteśmy coraz bliżej dziupli, przypominam. Rolls Royce'em, stary, przed nami też wóz! To Ospek jedzie. O Jezus, nie zadzierajmy, błagam. Dobra, jadę tu. O nie! Jedzie za nami. Wiedzą wszystko. Strzelają? Ja strzelam. O Boże, Rymek. O nie! O Boże święty. O nie, uważaj. Zabity, skakuj. Zmieniamy pojazd szybko. Szybko. Skakuj. Go! Ała! Nie! Co się stało? Nie żyjesz! Parełka trupił mnie! O stary! No way, nie dojadę do dziupli. Nie, stary, zabił mnie. To już jest amen w takim razie. Shit. Misja nie udana, stary. Ja nie mam kół. No bo w sytuacji, w której ja teraz zginąłem, to jest co? To jest... No to jest lipa. To jest lipa totalna. No, jestem na amen rozłożony. Stoję przy drodze i mam ręce w górę podniesione. No nie, no ja jestem uwalony, no po prostu... Ja też, wedle zasad, ja po tym jak mnie ubili, to jestem tak naprawdę w więzieniu. Widzowie, mogliśmy dojechać do dziupli, ale pewnie część osoby pisała: hej, Kaluch, nie wpłaciliście kaucji, chcieliśmy zrobić to legitnie, ale kurde, nie wykło nam tu pod sam koniec. Nie macie kajdanek? No to może ja się zwinę, na razie! Dobra, trafili mnie, kurde. Nie, no zrobili nas totalnie, nie udało się. Świetna taktyka dzisiaj policji, ale to pogadamy z Oskiem chyba. Moi drodzy państwo, policja okazała się być dzisiaj taktycznie po prostu nie do zatrzymania. Jak tam panie z panem? Porobili nas, no. Mieliśmy jeden moment, Ospek. Jeszcze mnie dogonił mnie wreszcie, mały. Ospek, czy wy zgadliście dziuple? Należało się. Tak, zgadliśmy dziuple. No. Znaczy, na samym końcu w sumie zgadliśmy tą dziuplę, jak zaczęliście uciekać w stronę paletu, mówię, kurde, albo moczary, albo właśnie tutaj mechanik paleto. No i mechanik paleto wypadł. Ale muszę coś powiedzieć, kurde, wy strasznie kombinowaliście. Szczególnie muszę się przyznać do błędu, bo ja stałem jak pantofel i prawie zginąłem, bo ktoś chyba z was się przebrał za policjanta i mnie postrzelił w ogóle. To ja, ja nie chciałem, kurde, mogłem dociągnąć jeszcze kilka strzałów. Ale tak, tu chodzi o tą sytuację z helikopterem i tym, jak zaczęliście wszyscy strzelać, nie? Mi zostało chyba z 10 HP, stary, jeszcze jeden strzał i bym zginął. O kurde, no to... Ale wy strzelaliście w ogóle w kierunku helikoptera. Tak, bo jeden z naszych wykonał zły rozkaz i musieliśmy się nim inaczej zająć. Bo tak patrzę, jestem skuwany i nagle wszyscy policjanci na helikopter. Sobie myślę, to jest moment, kiedy powinienem uciekać. Widzowie, chcę zobaczyć to na odcinku. Zobaczcie też również perspektywę Ospka, bo tam pewnie niezły młyn w tym momencie się zadział. Tak jest. No kurczę, dokładnie, ja się bawiłem świetnie. Szkoda, że zero dolców na koncie Remka. Wydaje mi się, no że... Niestety.
niestety. Trzeba powtórzyć. Tak, jak będzie drugi sezon PVZ z influencerami, to na pewno Remek, moi drodzy, musi tą z miłą chęcią. I wtedy się przygotujemy lepiej do całej akcji, żeby dowieść pieniądze do kryjówki i utrzeć wam nosa, panie policjancie. Tak jest, Ospek, dzisiaj wygrywacie, gratulacje dla was. Ja powiem jeszcze tutaj na radio, gratulacje policjanci, byliście dużo lepsi. Stan konta macie, by stan konta 0 dolarów, a mieliśmy prawie 100 tysięcy. No kurde, w końcu utarliśmy nosa tak naprawdę, bo zawsze docieraliście do dziupki i nas robiliście w ciula. Dzisiaj pierwszy raz chyba wygrywamy. Nie, drugi raz, jeszcze Wika nie dojechała. A, no tak, zapomniałem. To Remek dołącza do Wiki i chociaż nie, Wika miała chyba 30 tysięcy, ktoś tam miał 0. No nie dowiedzieliśmy, jesteśmy miękkie pipki. Ale moi drodzy, tabela się nie bawi, liczą się emocje na odcinku, a tutaj były naprawdę potężne. Remek, całkiem bardzo, dobre, bardzo całkiem ci dobre. Dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję. Widzicie żółtego Mustanga, padajcie na losujemymustanga.pl. Dokładnie tak. I przejście akcji, auto można wygrać, od 13 roku życia można brać akcję, brać udział w akcji, więc ogarnijcie. Dzięki tak za wspólne, fajne, wielkich kilka chwil, bo jestem spocony przed komputerem, naprawdę, nie spodziewałem się. No i świetnie, o to nam chodzi w tej serii, także widzowie, piszcie, kto ma być kolejny, załatwiamy. Dzięki Ospek, trzymaj się, do następnego. Jasne, na razie, hejka. Yo, yo.